Na pewno lubisz swój telefon. I prawie się z nim nie rozstajesz. Sądzisz pewnie, że nie kryje przed tobą żadnych tajemnic. A jednak, bardzo możliwe, że nie znasz jednej z jego najważniejszych funkcji. To funkcja ukryta. I choć mają każdy telefon, to mało kto o niej wie. Ale ty zaraz ją poznasz. W twoim smartfonie jest złoto, kobalt, cyna, nikiel i prawie 50 innych metali i minerałów. To dzięki nim twój telefon może robić tyle różnych rzeczy. Od wysyłania wiadomości po rejestrowanie filmów. Te same surowce odpowiadają za jeszcze jedną, ukrytą funkcję. Ma ona nieograniczony zasięg i zmienia życie ludzi na całym świecie, szczególnie na globalnym południu. Jej działanie za każdym razem wygląda podobnie. Międzynarodowe koncerny wszędzie poszukują dostępu do surowców naturalnych. Wiele rządów, licząc na szybki zysk, oddaje im obszary, na których od pokoleń ludzie żyją z uprawy ziemi czy połowu ryb. Gdy prawda wychodzi na jaw, w lokalnych społecznościach rodzi się bunt. Mieszkańcy i organizacje próbują bronić się na drodze prawnej, zazwyczaj jednak bez skutku. Opór nasila się i często jest brutalnie tłumiony. Osoby, które przeciwstawiają się wydobyciu, są zastraszane, a czasem mordowane. Tylko w 2015 roku zarejestrowano na świecie 185 zabójstw aktywistek i aktywistów, którzy bronili lokalnych społeczności przed szkodliwymi inwestycjami. Dlaczego ludzie tak bardzo sprzeciwiają się wydobyciu, że gotowi są za to umierać? Bo kopalnie niszczą ich środowisko i społeczności, szkodzą rolnictwu, pozbawiają ich ziemi i czystej wody. Korzyści i koszty związane z wydobyciem surowców nie są rozłożone równomiernie. Większość zysków trafia do międzynarodowych firm, a tylko znikoma część zostaje w kraju wydobycia. Toksyczny spadek pozostaje zawsze na miejscu. Weźmy przykład kopalni złota w Ameryce Środkowej. W ciągu jednej godziny czerpie tyle wody, ile przeciętna rodzina zużywa w ciągu 20 lat. Ponadto stosuje trujące cyjanki, które zatruwają wodę i glebę. Lokalni mieszkańcy pozbawiani są jednego z podstawowych praw człowieka – prawa do wody. Kopalnie zabierają im również ziemię. Czy potrafisz sobie wyobrazić, że są państwa, w których niemal 1/4 powierzchni przeznaczono na potencjalne kopalnie? To właśnie w ten sposób ukryta funkcja twojego telefonu zmienia świat. Tylko w 2016 roku wyprodukowano ponad 1,3 mld smartfonów. Wszystkie mają te funkcje. Szalona konsumpcja dotyczy nie tylko telefonów, lecz całej elektroniki, a także samochodów czy sprzętu AGD. Popyt na surowce rośnie, bo konsumujemy coraz więcej. W krajach Europy, USA, Kanadzie czy Australii ludzie zużywają do 9 razy więcej zasobów niż mieszkańcy globalnego południa, którzy ponoszą większość negatywnych skutków tej konsumpcji. Proces ten jest nieustannie nakręcany przez reklamę i kreowanie sztucznych potrzeb. Produkty są projektowane w taki sposób, by były nietrwałe i nie dało się ich naprawiać. Po to, byśmy kupowali coraz nowsze i coraz więcej. Wyłącz szkodliwość swojej konsumpcji. Zmniejsz swój negatywny wpływ na świat i środowisko, stosując się do zasad 6R. Myśl krytycznie o swojej konsumpcji. Odmawiaj i nie marnuj. Świadomie ograniczaj zakupy. Używaj produktów wielokrotnie. Recykluj. Naprawiaj. Bądź świadomy swojego wpływu na świat. Dowiedz się więcej na www.surowceigo.org.pl i przyłącz się do organizacji, które działają na rzecz zmiany tego systemu.